jesteśmy na wizji. Niestety, albo niestety, nie no niestety. Wyjazd, trzeci dzień wyjazdu. Idziemy, idziemy. Zielone mamy miłość. Trzeci dzień we Włoszech. Moi drodzy, niestety niefortunnie zdarzyło się to, że się rozchorowałem. I z zaplanowanych nagrań, które mieliśmy, mieliśmy taki piękny scenariusz wczoraj wypisany. Nic dzisiaj nie wyszło. Idziemy właśnie po samochód. Natomiast dwa dni spędzone z Mauro. Naprawdę bardzo dużo dla mnie przynajmniej znaczyły, dla Miłosza zresztą też, bo czasami jak przychodzi taki moment, w którym trzeba coś pchnąć do przodu, jest właśnie Mauro tutaj, który służy pomocą, chęcią, zawsze jest otwarty, mówi, żeby nie ma problemu, żeby przyjechać i ten moment przełamać, no nie? Więc tym bardziej, że też sam wspominał, do Warszawy otworzą nową linię Ryanairem z Trieste. Będzie można się szybciej dostać, na pewno szybciej niż 9 godzin jazdy tutaj. I być może nie taniej, ale na pewno szybciej. Więc to będzie gdzieś tam już chyba końcem marca. I jeżeli będzie możliwość kolejny raz tutaj się zjawić, to na pewno z tej możliwości skorzystamy. Na dzień dzisiejszy jedziemy po samochód, jak mówiłem. I zbieramy się powoli do tego, żeby żeby wyruszyć do Polski. Jest godzina która? W sumie 12. Tak jak planowaliśmy mniej więcej. 9 godzin jazdy przed nami. Nie zwiedziliśmy za bardzo tej miejscowości. Nie było kiedy. Nie było okazji. Okazja była tylko na sen i odpoczynek. Tak, na drugą stronę. Dłuższe pogadankę i podsumowanie i odczucia dzisiaj z tego wyjazdu całego zrobimy sobie w samochodzie, jak już wsiądziemy i w nawigację wbijemy prudnik w pierwszej kolejności. Także bądźcie cierpliwi. Kurwa, 40 euro. Można zmienić język? No. Jesteśmy w trasie do Polski. Mamy teraz chwilę właśnie, żeby sobie podsumować ten wyjazd. 2000 km, 2000 w sumie kilometrów, które zrobiliśmy w ten weekend. Jeżeli, czy w ogóle, czy warto było zrobić te 2000 km w ten weekend, to takie pytanie pewnie mogłoby paść tutaj z waszej strony, więc uważam, że warto. Zawsze taki wyjazd odmienia trochę człowieka, że tak powiem. Tak samo jak Mauro był rok temu w lutym w Polsce i spotkaliśmy się w Poznaniu, też na dwa dni w zasadzie. Tak samo duże znaczenie i sporo się zmieniło w moim myśleniu wtedy, kiedy się widzieliśmy ostatnim razem. Znaczy ostatnim razem w Polsce, bo widzieliśmy się akurat w ostatni raz w Portugalii na zawodach w Estoril. Ale za każdym razem taki wyjazd, takie spotkanie daje dodatkowe, nie wiem jak to nazwać, nie lubię używać słowa motywacja, ale dodatkowego kopa do, albo powoduje reset niepowodzeń i niechęci czasami do tego, żeby się zebrać i robić właśnie jeszcze więcej, albo zacząć z mocniejszymi zamiarami i chęciami. Przydaje się czasami taka wyprawa, nawet jeżeli były to tylko dwie sesje treningowe, a mieliśmy w ten weekend tylko dwie. Na nieszczęście mamy McDonald's. Będziemy zjeżdżać? Nie będziemy, nie mamy czasu, bo nagrywamy. Na nieszczęście akurat rozłożyła mnie choroba przez ten wyjazd i no, mogło być troszeczkę lepiej, uważam, zwłaszcza ze strony treningowej, na którą byliśmy właśnie najbardziej nastawieni. Omówiliśmy sobie z Mauro plan przygotowań na najbliższe 14 tygodni, bo tyle zostało do zawodu w Nowym Jorku, do New York Pro. Więc no i dużo i niedużo czasu. Fajnie, bo pierwsze 4 tygodnie jest jeszcze takie, w których można w zasadzie coś urosnąć. Taki jest zamiar też ogólnie. I kolejne 10 tygodni już takiego stricte prepa do zawodów. Dużo
dużo daje taka rozmowa z Mauro. Zresztą Mauro jest człowiekiem bardzo żyjącym kulturystyką, jest pasjonatem. I widać, jak wiele od siebie potrafi dać zawodnikowi, czego no, ja do tej pory na przykład nie dostałem od żadnego trenera. I ostatnio rozmawialiśmy z Miłoszem na temat tego, nie daj Boże, co by było, gdyby Mauro zabrakło, do kogo miałbym pójść na prowadzenie. Tak naprawdę jedną alternatywę widziałem w swojej karierze i chyba nikogo poza tym. Natomiast na szczęście Mauro jeszcze jest, jeszcze pracujemy razem. Myślę, że ta współpraca jeszcze będzie trwała bardzo długo, bo ja jestem zadowolony. Mauro twierdzi, że też. Przepraszam, dobrze nam się współpracuje ze sobą. Jeżeli chodzi o trening, który zrobiliśmy, były to dwie sesje, jeden trening klatki i trening nóg. Na co dzień nie trenuję tak, bo nie byłbym chyba w stanie nawet. Przede wszystkim dlatego, że trenuję sam. Musiałbym mieć kogoś, kto by mnie pchnął, tak naprawdę, jak to Mauro mówił, to 10% więcej we mnie na tym treningu. No nie wiem, wymusił jakieś powtórzenie, jakieś powtórzenia, w których dodany jest tempo i tak dalej, tam gdzie po prostu wymaga się tego więcej, zwłaszcza na moim poziomie. Więc trening klatki był bardzo dobry, Miłosz może potwierdzić. Do dzisiaj akurat, do dzisiaj minęło 2 dni, ale myślę, że jeszcze parę dni będzie to czuć. Tak samo trening nóg. Nie są to lekkie treningi, ale też Mauro powiedział, że to nie był ciężki trening. Skończyliśmy troszeczkę wcześniej ze względu na to, że no ja już się źle czułem i nie zrobiliśmy jednego ćwiczenia. Natomiast myślę, że na długo, długo zapamiętam ten trening, tak samo jak ten, którym Mauro poprowadził, jak był w Poznaniu w lutym. Jeżeli miałbym powiedzieć o jakichś rzeczach, które się zmieniły w mojej głowie, to poza tym, że mam nadzieję, że się nie rozchoruję bardziej i wrócę do treningów, no nie wiem, na przestrzeni kilku dni, to, że trzeba po prostu więcej pracy włożyć w tym sezonie i w przygotowania, i w trening, i w jedzenie, które jest największą moją piętą achillesową, najbardziej to kuleje, ze względu na to, że ja w sezonie no nie lubię jeść dużo. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że no na tym polega ten sport i tak jak Mauro też często powtarzał, jedzenie co 2 godziny, bo jak się za późno zorientujesz, że jesteś głodny, to ciało już i organizm się domaga. I delikatne takie forsowanie tego jedzenia mimo wszystko. Ale no jestem gotowy na to, żeby faktycznie dużo ciężej pracować w tym sezonie, bo wiem, że ta Mister Olympia, znaczy inaczej, że ta kwalifikacja na Mister Olympię nie jest rzeczą, której nie można osiągnąć. I to potwierdzają tylko jakby wyniki innych zawodników Mauro, naszych zawodników polskich, więc skoro inni potrafią, to czemu ja bym nie mógł? I to jest w zasadzie już w mojej głowie od tamtego roku. Ale po tych 2 dniach tak naprawdę tylko bardziej się w tym uświadomiłem, że jest to możliwe. Oczywiście nie wybrałem sobie łatwych zawodów na początku. W ogóle nigdy nie wybierałem sobie łatwych zawodów. I tak samo jak line-up w New York Pro, na New York Pro, tak samo w Kalifornii, później w Europie, spodziewam się dużego poziomu w tym roku. I nie będę rozczarowany, jeżeli się nie zakwalifikuję, bo jestem tak, myślę, że będę tak samo przygotowany na to, że nie zrobię kwalifikacji, jak na to, że i zrobię kwalifikację pod tym względem. To jest taka rzecz, która po tym wyjeździe chyba
najbardziej mi siedzi w głowie. Mauro to trener, który przykłada nie tylko uwagę do tego, ile robisz powtórzeń, ile serii, ile jesz, ile używasz środków, ale też bardzo dużą, w zdecydowanej części przykuwa uwagę do tego, jak jego zawodnicy myślą i co dzieje się w ich głowach. Wiele rzeczy, których nie da się uchwycić, nie wiem, czy w statystykach, bo takie są wyniki, czy w obiektywie aparatu, Mauro jest w stanie przekazać. Mam ważną kwestię. No. Znaczy, nie jebać trzeba kurwa niektórym i powiedzieć, że przez to kurwa jest tak z trenerem, że kurwa sam był zawodnikiem i jest w stanie to wszystko zrozumieć, żeby kurwa wiedzieć, że to zawodnicy są najlepszymi trenerami, a nie kurwa ktoś, kto się nie zapisze, ma za tym będzie ci kurwa, się czuć, kurwa. To prawda. No. To na podstawie swojego życia to powiem. A będzie go słychać? No będzie. Go słychać? Kurwa radar. Dobra, 130 było, a jest 120 jechaliśmy. Jak Mauro przykłada dużą uwagę do tego, jak jego zawodnicy myślą i w jakich kategoriach. Myślę, że to... Myślę, że to dlatego, że sam był zawodnikiem, sam trenował z Milosem Sarcewem, który, jak też sam powiedział, jest jednym z największych chyba motywatorów na świecie. Dla niego przynajmniej był. I doskonale rozumie, w jakich sferach funkcjonuje zawodnik, kiedy jest przed startem, czy nawet w trakcie przygotowań. Po prostu na sobie to odczuł i doskonale wie, jak zawodnicy się czują. Więc dlatego też jest bardzo dobrym mentorem, nie tylko trenerem, który wyśle zalecenia i sprawdzi formę, tak? I powie ok, albo nie wprowadzamy zmian, albo wprowadzamy, ale też liczy się dla niego tak, ten mindset, który jego zawodnik posiada i jest w stanie też bardzo dobrze przeprowadzić rozmowę z takim zawodnikiem. No właśnie to jest to, czego kamera czasami nie uchwyci i czego, albo może czego nawet nie powinna uchwycić, bo to tak naprawdę dla mnie najwięcej znaczy. Taka właśnie szczera rozmowa plus kolacja z wczoraj, gdzie spędziliśmy chyba z 2,5 godziny na tej kolacji i Mauro opowiedział nam mnóstwo wspaniałych historii. Zresztą nie pierwszy raz, za każdym razem, kiedy widzę się z Mauro, czy to na zawodach, czy właśnie w Polsce jak ostatnim razem, czy tym razem w Trieste, te jego historie po prostu się nie kończą, tak? I zawsze miło się tego słucha, aż się nie chce kończyć, tak? Wczoraj akurat ja zakończyłem rozmowę, ale można byłoby go słuchać bez końca. Jest bardzo szczery wtedy, kiedy potrafi pochwalić, potrafi też, nie chcę przeklinać, ale ochrzanić zawodnika, naprostować go gdzieś tam w momencie, w którym delikatnie zbłądzi. I to dla mnie czyni go naprawdę bardzo dobrym trenerem i wyjątkowym. Jednym chyba, najlepszym w Europie uważam i jednym z lepszych na świecie, mimo tego, że jak to sam powtarza, nie jest taki commercial jak inni trenerzy, nie ma wielu zawodników, to myślę, że śmiało można powiedzieć, że jest najlepszym trenerem w Europie i jednym z lepszych trenerów na świecie. Jeżeli chodzi też o relację z zawodnikiem, to relacja z Mauro nie jest taka sucha. Na zasadzie check form, zdjęcia, raport i zapłać i koniec. No nie? Też sam czasami nie zapyta, napisze, jak się czujesz. Zapytał Bartka o to, jak się funkcjonuje, jak biznes. Bardzo się interesuje tym, jak jego zawodnicy żyją, funkcjonują i co u nich się dzieje. Faktem jest to, że on nie ma wielu zawodników, więc jest w stanie poświęcić ten czas odpowiednio i odpowiedni czas dla nas, dla ludzi, którzy z nim pracują. To jest bardzo fajne, bo tak naprawdę ja doskonale wiem, że o każdej porze dnia i nocy mógłbym do niego napisać,
jeżeli by nie spał, to by odpisał i by ze mną porozmawiał. Zresztą nieraz to powtarzał, że kiedy, nie wiem, coś się wydarzy u mnie, kiedy będę potrzebował właśnie zresetowania swojej głowy od bzdur, od ilości powtórzeń, od zbyt wielkiej ilości myśli, to żebym zadzwonił, powiedział, on jest i ze mną porozmawiał. Mauro ma w sobie też taki perfekcjonizm, który objawia się u niego tym, że nawet pomimo tego, że dzieli nas 1000 kilometrów prawie, interesuje się właśnie tym, jak, w jakim otoczeniu się obracam, czy mam wsparcie wśród bliskich, czy mam, nie wiem, czy mój trening partner, co prawda, nie zawsze trenuje sam, ale w większości przypadków, ale czy mam kogoś koło siebie, kto byłby w stanie pchnąć mnie do przodu jeszcze nawet czasami o to jedno, dwa powtórzenia. Będziemy mieli ciemno? A jest okej, dobra. O to jedno czy dwa powtórzenia, o to, żeby, nie wiem, chociażby zrobić coś w wydłużonej fazie ekscentrycznej czy koncentrycznej. Ten aspekt treningowy, na którym mu bardzo zależy i który uważa, że jest najważniejszy w tym wszystkim, ma dla niego bardzo kluczową i odgrywa kluczową rolę. Wybaczcie, że ten vlog może nie wyglądać taki na do końca spójny i poukładany, ale jesteśmy właśnie w trasie i cały czas do głowy przychodzą mi nowe rzeczy, o których chciałbym powiedzieć i się z wami podzielić, więc dlatego jest takie skakanie z wątku na wątek. Myślę, że to zrozumiecie. Podsumowując, osobę Mauro może, to mam wrażenie, że albo nawet jestem pewny, że gdybym miał na koncie miliardy, gdzie wiem, że dla niego jakby te pieniądze nie odgrywają aż tak dużej roli i znaczenia, to dalej robiłby to, co robi. Czyli prowadził zawodników, żył tym, był wielkim pasjonatem i sprawiałoby mu to tyle samo frajdy, nawet powiedzmy, gdyby nie miał tych pieniędzy i gdyby je miał, to nie miałoby kompletnie dla niego znaczenia. I na koniec jest takie przysłowie, że żeby kogoś zapalić, samemu trzeba płonąć. A Mauro do dnia dzisiejszego od, nie wiem, 30 lat, myślę ponad, tak, 30 lat, płonie po prostu i po ten ogień właśnie, dla tego ognia, te 2000 kilometrów, przejechaliśmy właśnie w ten weekend. Było warto. Cześć.